Halo, halo, witam, kłaniam się nisko. Z tej strony Kondachi i wracamy do gry Ready or Not, ponieważ była duża aktualizacja i ja tą aktualizację dzisiaj przedstawię na materiale. Zaczynając od naszego loadoutu, ponieważ została do gry dodana nowa broń. MD32A1 Flash, czyli wyrzutnia granatów, ale nie jakichś wybuchowych granatów, bo już pewnie sobie niektórzy wyobrazili, oho, to będę mógł siać rozpierdol na całej mapie i nie obracać się, nie patrzeć za siebie, bo jak wiadomo, wszyscy fajni kolesie nie patrzą się na eksplozję. Nie, nic z tych rzeczy. Ta wyrzutnia to wyrzutnia granatów non-lethal. I w tym wypadku sam osobiście nie wiem, czy będzie można ją później załadować innymi pociskami, ale ja mam pociski oślepiające załadowane do tej broni, dlatego na zapas muszę zabrać coś innego, coś bardziej lethal, a nie non-lethal, dlatego postawiłem na pistol. Tutaj możecie zobaczyć w pełnej krasie, jak wygląda ten launcher. Myślę, że kojarzycie brońkę. Możliwe, że z innych shooterów właśnie. I ona została dodana w marcowej aktualizacji, która została wydana 1 kwietnia. Ja ogólnie nie miałbym za złe twórcom, gdyby stwierdzili, że na przykład nie wyrobią się na dany miesiąc i opóźnili aktualizację. Ja bym się absolutnie nie sapał, więc jeśli mają coś robić szybko na siłę, to lepiej niech poczekają. Nie mówię, że ten update jest zły. Dopiero będziemy go razem wspólnie odkrywać i odkrywać skuteczność tej oto broni, bo nie miałem okazji jeszcze jej przetestować w polu, że tak powiem. Oprócz tego, z takich najważniejszych funkcji musimy odnotować, że została dodana możliwość przesuwania skutych, podejrzanych i cywili. Co może być przydatne, jeśli na przykład nie chcemy, żeby się tam pamiętali, albo nie wiem, przypadkiem będziemy się wracać i zobaczymy jakiś ruch, pomyślimy, że to jest jakiś kucający przestępca, zaczniemy strzelać, a okaże się, że to był skuty przez nas wcześniej cywil. Także jest to chyba raczej przydatna funkcja. No i oprócz tego nowa mapa. Nowa mapa, która powinna ucieszyć fanów raczej takich klimatycznych, ciasnych miejscówek, jak chociażby dom Fairfaxów ze Słota 4. Ponieważ do tej pory te wszystkie lokacje były dosyć duże, obszerne, może poza hotelem. Hotel jeszcze był w miarę do ogarnięcia. Teraz dostaliśmy nową lokację i to jest po prostu apartamentowiec. Jedno piętro apartamentowca, kilka wielkich pokoi, oprócz tego korytarze. Sobie dzisiaj to zagramy. Miałem już okazję przetestować mapkę, zaliczyć ją na A+, czyli bardzo energooszczędnie. Tylko, że to pewnie teraz na materiale pójdzie mi dużo, dużo gorzej. Albo w ogóle mi się nie uda. Ciężko będzie to przebić w każdym razie. Ale akceptujemy misję. I myślę, że też że ucieszą się osoby, które na przykład marudziły, że są zewsząd ostrzeliwane w Ready or Not. To nie jest łatwa gra. A tu mamy zamknięte przestrzenie. Bo jak wiecie doskonale, otwarte przestrzenie to nasz wróg, bracie. Także ruszamy do akcji i zobaczymy, co Kondachi tutaj zaprezentuje. Ciężko, ciężko będzie pobić mój rekord, ale spróbuję. Bo dużo ciężej jest komunikować się z oddziałem, komunikować się z dowództwem i jeszcze dodatkowo komunikować się z wami na materiale. No dobrze. Ready or not, here I come. Chłopaki gotowe do akcji. Nie wiem, czy widzieliście, ale ostatnio nawet była ekipa z Gola, z TV Gry w sensie, miała okazję się wykazać właśnie w Ready or Not. Mam nadzieję, że będę mógł za chwilę przetestować cacko. Teraz tak, tutaj chłopaki sobie stoją na razie. Nie idą za mną? Idą za mną. No to nie, 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 nie. Ja bym wolał, żebyście wy się zestakowali przy drzwiach, dziękuję. Troszkę zadbano o to, żeby był lepszy klimat. Na przykład na to piętro zejść nie możemy już. Jesteśmy ubezpieczani przez inny oddział, także cywile są tam opatrywani. Jesteśmy bezpieczni na plecach. Naszym celem jest zabezpieczenie tego jednego, jedynego, chyba najwyższego piętra w tym budynku. Także wchodzimy na dzień dobry. Zaraz, zaraz, ja tu mam jakąś ciekawą opcję, jakaś mi się tu pojawiła. Kick? A, cannot kick, czyli niestety ta broń zabiera nam możliwości kopania drzwi. To jest bardzo ważna funkcja, nie wiem czy ja będę chciał z tym chodzić. Dobra majstry, wchodzimy. Mam nadzieję, że tu w składziku jest czysto, jest bezpiecznie. Także na razie na spokojnie. To proszę się zestakować. Oj, nawet mamy już pierwszą pułapkę do usunięcia. Stop.
Jestem skłonny zaryzykować, że to może być. Oczywiście pewnie mówiąc to zginę 10 razy, ale najprostsza misja, najlepsza misja, żeby rozpocząć zabawę z Rediorno. Tak, jesteście nowymi graczami, to apartamentowiec to jest chyba najprostsza do ogarnięcia do tej pory lokacja. Bo nawet stacja benzynowa, która jest mniejsza, ma dużo otwartych przestrzeni, przez co ciężko się czasem ogarnąć i odnaleźć. Nie wiadomo skąd do ciebie strzelają. Zaglądam, mają piękną podłogę. Myślę, że tutaj wejdziemy, ale to chłopaki wejdą i to chłopaki złoci wejdą. Open i z gazem. Troszkę pozmieniali w głosach naszych postaci, naszych kompanów z oddziału. Jak są dalej od nas, to troszeczkę inaczej ich słychać. Tak by się faktycznie przez radio komunikowali. O, fuck. Zapomniałem, że nie mogę jeszcze podejść. No niech mnie trochę przysmaży. Najwyraźniej jest bezpiecznie, bo nie słyszę żadnego commotion i żadnego krzyczenia, że tutaj jest ziomeczek. Nie wiem, na co ty czekasz. Jedyny z maską oczywiście nie wlazł do pomieszczenia z dymem. Okej. Ja myślę, że czerwoni chciałbym, żebyście coverowali to miejsce. Dzięki. A niebiescy pójdą ze mną. Okej, cokolwiek jest za tymi drzwiami, będzie musiało chyba poczekać. Ponieważ ja się tu jeszcze chyba nie chcę pakować, ale możemy dla bezpieczeństwa te drzwi załedżować. Wiecie, interfejs, wszystko działa praktycznie tak samo. Może troszeczkę literki się pozmieniały. Okej, nie widzę żadnych zagrożeń w korytarzu, więc zajebiście. Proszę. Kurde, widzę, że się lubują strasznie w pułapkach. Tylko że ze złej strony zakładają te pułapki. Elegancko. Będziemy tu wchodzić, tylko najpierw pozwólcie, że sprawdzę, co nas czeka. Cywil. Obezwładniony cywil. Dobra, nie podoba mi się to miejsce. Drzwi też otwarte po lewej. Ja myślę, że niebiescy tutaj wejdą normalnie, kulturalnie. Z fleszem. A ja może dofleszuję moim granatnikiem zajebistym. Otwarte? No to spikuj. Będziemy... Wow, wow, wow! O, shit! O, shit! Dobra, czerwoni, jesteście tu potrzebni. Stay on me. Make him secure. A widzicie, było słychać ich takich przytłumionych, bo są trochę dalej. O, w mordę. Nie wiem, czy to on zabił. Ja nie powinienem w teorii zabić, wystrzeliwując granatnik. Wystrzeliwując pocisk fleszujący. Ale nikt nie powiedział, że no siła uderzenia nie zabije przeciwnika. Mogło to się oczywiście zbiec z tym, że King strzelał. Dobra, weźcie tam, stójcie, coverujcie. Jeśli mogę was prosić, dziękuję. A my możemy kontynuować naszą akcję z otwarciem drzwi i fleszowaniem. Bang poleciał, uwaga! Nic nie widać. Night vision. Gdzie jest ten unarmed contact? W łazience? Czemu wy nie clearujecie tego pomieszczenia? Jazda tam! Mów tu! A ja flashnę! Zajebiście splashowałem. Okej. Okay. Troszkę za blisko eksplodowało. Dobrze, kibel czysty. Czy tutaj da się wejść? Tutaj jest łazienka. Łazienka taka trochę fancy. Wydaje się być czysto. Ja się zajmę tym pomieszczeniem. W mordę. No i co ja biedny muszę zrobić? No ja niestety z kopa nie mogę potraktować drzwi. Także to będzie upierdliwe. Jak bierzecie granatnik ze sobą... Oho. Dzięki za kawerowanie. Weźcie go, skujcie. Najlepiej jakby to zrobił ten gość z kibla. Róż dupę!
Mówię res! Nie ma teraz czasu na sranie. Jak normalnie, jak z dziećmi, jak jedziesz na jakąś daleką wycieczkę, nie? Idź, idź go z tego, skuć. Restrain targets. Make them secure. Make restrain targets. Srogie bars, nam tutaj rzuca główny bohater, ale najwyraźniej... No nie wiem, nie chcą go skuć, dobra, nieważne. Pułapki nie ma? Nie ma, to wchodzę. Czy to w ogóle jest potrzebna ta noktowizja? Nie jest potrzebna, jest w miarę jasno. A to jest jakby druga część pomieszczenia i tam widzę buty. Chyba nawet, to też chyba nie są nogi od stołu, mam wrażenie. Czyli tutaj jest grubo i ja dam radę to zrobić sam. Ja jestem Zosia Samosia. Ja tylko tak zerknę i strzelę w nich. Strzelę tam. Uwaga! Gdzie oni się podzieli? Stać! Idźcie tam. A się! Dobra, powyginane, więc chyba martwy. Chociaż buty ciągle na miejscu. Ależ oni dzisiaj są agresywni. Dobra robota, chłopcy. Tylko, że to strasznie ciemno. Ja jednak załączę Night Vision. My tu mamy też więcej rzeczy do załatwienia. Musimy zaaresztować trzech suspektów. Może być z tym problem. Znaleźć dwie sztuki broni. No i oczywiście zapanować nad chaosem. Niestety nie można sobie załadować większej ilości pocisków. Tam jakaś bieganina. Okej, dead suspect. A to był gość, który się poddawał. Stwierdził, że już się nie poddaje. Okej. Dokładnie, suspect jest przeterminowany. Okej, idziemy dalej. Cholera. Tu są drzwi? Nie ma drzwi. Jest coś do podniesienia? Nie ma. Ja ich granatem tam wyczyszczę. Chodzę! Gleba! Wszyscy gleba! Gdzie jest przeciwnik? Co się dzieje na korytarzu? Ale chaos. O, siema chłopaki. Dobra, dobra, bo tu trzeba opanować sytuację. Jest jeden do skucia, mam nadzieję, że któryś z nich to suspect, a nie... Mam strasznie nogi czerwone. Dobrze ukrwione, bo to pokazuje majster ukrwienie nóg. Myśleliście, że co, że jestem ranny? Nie, skądże. Mam jeszcze jeden pocisk. O, w mordę. A tu jest jeszcze jeden gość. O, shit. Skuujcie go. Nie powinien się tak plecami obracać, ale ufam, że moi załatwiają sprawę. Zajebiście. Nie ma na razie tych broni do podniesienia, czyli już jest inaczej niż jak grałem za pierwszym razem, ale to dobrze, losowość majstry, to też jest bardzo fajne w Ready or Not'cie. Ja wiem, że A+, oceny nie będzie, nie ma absolutnie żadnych szans, ale spróbujemy chociaż przejść do końca. Ja i moje bardzo mocno ukrwione nogi, chcielibyśmy tego. To jest płaszcz, prawda? A tu ktoś może być. Ale nie ma. I w tej łazience wykorzystamy lustra. Też nie ma. A tu się bardzo dobrze bawili, muszę przyznać. Jakaś kąpiel przy świecach, te sprawy. Ja się nigdy nie kąpałem przy świecach. Może jest jakaś osoba, która jest w stanie zdradzić, co w tym takiego fajnego, kąpanie przy świecach.
Dobra, idźcie na korytarz. Weźcie tam poczyście, bo w sumie nie wiem, co się stało, czy oni tam dorwali tego jednego suspekta. Musi dołączyć oddział numer 2. Numer czerwony. Moving up. No dobrze. Wysypali się wszyscy. Tutaj mamy jednego chyba. Nie no. On już był przeze mnie raportowany. I zabezpieczony. Także gdzie zniknął ten jeden ziomeczek? A ta gra ma też niesamowicie ciężki klimat. Ja mam nadzieję, że te misje potem będą jakoś spięte ze sobą. Fabularnie bardziej. Oho, widzę, że te drzwi bardzo wam się nie podobają. No to sprawdzimy je! Nice. Okej. Okay. On mi wygląda na cywila. Więc głupio by było wysadzać te drzwi, żeby go zmiotły z powierzchni ziemi. Wejdziemy kulturalnie i chłopaki spacyfikują. To są czerwoni ustawieni, ale ja poproszę wszystkich. Także żółci proszę zestakować, zopenować i co zrobić? Stingerować. Niech trochę pociągnie po nogach. Ja muszę już teraz oszczędzać, bo w sytuacji, w której jakiś typ mi wyleci, mogę oddać tylko ostatni strzał z naszego granatnika fleszującego. A potem zostaje tylko pistol. I ewentualnie elementy zastraszania w postaci strzelania obok, albo uderzania. Dobrze, czyli teraz możecie już wejść. Open ze Stingerem. Ja myślę, Maxie, że kiedyś uda się w to w koopie zagrać. O fuck, na 6 chyba wleci. Zajebiście. Ale idźcie, póki są ogłuszeni. Dawać. Okej, mamy tutaj. O, jest suspect się poddał. Pomóż mi, ziomek. Kaweruj mnie. Właśnie o to chodzi, że mnie kawerował. Dobra, mamy skutego podejrzanego. Jednego, jeszcze dwóch. Pilnuj ich tu, King. Czerwoni co robią? Czerwoni tam weszli chyba głębiej. Czerwoni, jesteście tu? Jesteście, dobra. Nie wiem, kto tu robi problemy, kto tu stwarza problemy, ale zaraz się nim zajmę. Ktoś na zewnątrz. Suspekt, zajebiście, drugi. Ty! Gość w pomarańczowej bluzie. Powiedzcie, że to suspekt. Kurde, cywil. Epicki telewizor. Okej, po kolei, majster, żebyśmy się nie pogubili. Zewnętrze najpierw ogarniemy. Oni tu... Myślałem, że ktoś tupta. A właśnie, system przenoszenia tych. Chyba muszę zabrać granatnik. Musimy podejść od przodu. Możemy chwycić aresztowanego. I możemy go, wiecie, możemy go albo elegancko położyć, kulturalnie, łagodnie, żeby go nie bolało, na przykład tutaj na wyrko. Ale możemy go też śwignąć. I śwignięcie oczywiście jest bardziej bolesne dla podejrzanego, ale jeżeli ktoś tam nagle wyskoczy na ryj, no to jedyna taka sensowna opcja to rzucić go. Także jest rzucenie. Należaczek. Po co mi włazisz tu należaczek? No i sorry. A to jest położenie. Tak myślę, że nie wiem, sekundę, półtorej zyskujemy na rzuceniu, a nie zwykłym położeniu. Tu nie ma nikogo za barem, więc kto tu jeszcze może się kryć? Nie no, chyba już nikogo nie będzie w tym pomieszczeniu. W tej sekcji pomieszczeń. Tu chyba nie było pułapki, więc mogę wejść na legalu. W sumie mogę powiedzieć po prostu, że w tym apartamencie tu jakiś pokój muzyczny. Szukamy tych broni, na razie coś nie możemy ich znaleźć. Czy one są tu gdzieś w tych okolicach? Nie. Najwyraźniej nie. Dobra, wszyscy do mnie. A w ogóle czerwoni, weźcie tam, idźcie.
We're with you. Albo niebiescy. Move to my front. Okay, getting there now, sir. Sprawdźcie łazienkę. Ja z wami. Oho, ale zobaczcie, jak można sprytnie oszukać grę. Dużo lepiej widać, co się kryje pod prysznicem, patrząc w lustro. A to my. Nie mogę skakać z jakiegoś powodu. Tutaj przeciąganie jest dużo większe. Okej. Okay. Czyli wszystko w porządku w kiblu. A zapomniałem, że wyłazicie za mną. Nie ma nic do podniesienia, więc teraz wszyscy idą za mną. Ciebie wepchamy. Żebyś tu w razie czego mi pomógł. I będziemy po drugiej stronie korytarza. Proszę mi tu światłowodem. A nie, przepraszam, to nie jest korytarz. To jest dalej apartamentowiec. To będzie grubo, coś czuję, dlatego najlepiej, żebyście tu... O, przede wszystkim pułapkę, której nie zauważyłem, zaglądając pod drzwi. To jest chyba najgorszy sposób na zgon. Jak już wszystkie cele wykonałeś, ale no nie wiem, zabrakło ci zraportowania jednego gościa, szukasz go i kopiesz wszystkie drzwi po kolei, jak się da. I się okazało, że jedne były zapułapkowane i zaliczasz zgona, mimo tego, że mogłeś już oddać misję, że tak powiem, dowództwu. Dobra. Open. Flash. Open clear with flashbangs. A ja będę statystować. And the bang's free. Odwracam się. Au. Jednak oberwałem. Potential civilian. Police, hands up. Hands up above your head. Okej, ktoś został zneutralizowany. To chyba będzie jakaś broń do podniesienia. Musi być. Civilian is secure. Talk to Roger. Dobra robota. Chłopaki, super. Jeszcze jeden! A się wysypują przy tych drzwiach. Dobrze, kryjcie, kryjcie. Dobrze się rozstawiliście w ogóle. Chwalę to. Okej, już się wystraszyłem. A to tylko nasi. Chyba mamy coś do podniesienia. A, bronie. W sensie nie te, których szukamy. To nie są bronie, których szukamy. Więc na razie cofam rozkazy jakiekolwiek. Czy to jest ten sam gościu, który ostatnio też w kiblu się nie chciał ruszyć? Coś go strasznie tu ciągnie. Ale w łazience wątpię, żeby oni schowali dowody zbrodni. Widzę dowód zbrodni. Ta misja w ogóle nazywa się Idy Marcowe, więc możliwe, że to są jakieś ziomki, które dokonały jakiegoś zamachu na polityka czy coś. Jedli najmniejszą pizzę we wszechświecie. Okej, okay, idziemy stąd. Tu mamy dowód zebrany. Resztę zbiorą nasi. I jeszcze mamy AKS. Dobra, suspect DOA. No, dużo tych suspektów DOA, niestety. Zrobimy to tak. Złoci, idźcie tam. Z gazem. Ja wam nie będę przeszkadzał, ale włączymy sobie jakiś podgląd. Zaraz, zaraz, ale... Którędy wyjdziecie, jakby możecie wejść tędy? Chyba, że ja wam zablokowałem przejście i wy musicie obejść dookoła. No zobaczymy, dokąd ich to zaprowadzi. To będzie taka zagadeczka. Ja ruszam dalej, idę dalej. Muszę uważać, bo... Nie wszystko zostało oczywiście przeszukane. Ja mam jeszcze jeden strzał z flesza, taki, żeby chronić swoją dupę tak naprawdę, jakby mi ktoś wyskoczył. A, są, dobiegli, super. Będą wchodzić. My tutaj mamy czyściutko. A te pomieszczenie jest interesujące, intrygujące. Pułapki nie ma. Zawołam tu czerwonych. Copy, coming to you. Oh.
Jeżeli premiera tej gry ma się odbyć w tym roku, o ile nie będzie żadnych opóźnień, to już będzie trochę tych misji. Bo jeszcze są dwa kolejne poziomy testowe. Ale teraz chwila skupienia. Aha, no nie można iść, okej. Okej, możliwe, że ta część będzie zagospodarowana do innych wariantów misji. Bo przecież to jest tylko ten pierwszy wariant, zabarykadowani podejrzani. A być może będzie to trzeba jeszcze rozbrać bomby i inne tego typu rzeczy. A każda taka misja w ramach jednej lokacji jeszcze bardziej się różni, otwiera nowe pomieszczenia. Okej, czyli tam to środkowe miejsce jest... A przepraszam bardzo, kto to jest? Co to tam jest za ekipa? Wyślę czerwonych. Idźcie tam. Ja tam granat jeszcze rzucę. Mam nadzieję, że to nie będzie nieregulaminowe użycie siły. Ale The Jonas Brothers się właśnie poddali. Trafiony, zatopiony, czy co się stało? To od niego zaczniemy. Chyba będzie trzeci podejrzany do skucia. Czyli wykonamy nasz cel. Super. Jeśli dobrze widziałem, to chyba też drugi cel został zaliczony, czyli zapanować nad chaosem. To teraz pozostaje jeszcze kwestia wszystkich cywili, żeby skuć i znaleźć tą drugą sztukę broni. A tych panów możemy wyłączyć. Nie potrzebujemy podglądu. Się naoglądaliśmy. Czemu oni tu przyszli w ogóle? Ja ich tu wołałem? Chyba tak. No już zapomniałem, że ich wołałem. No dobrze. A to jest przerąbane, bo nawet się po jajkach nie możesz podrapać w trakcie tej misji, ponieważ cały czas twój dowódca może cię podglądać i nie masz za grosz prywatności. A nie chcę was przenosić, ale raporty... Ty byłeś nożownikiem skubanym! To też jest nowość. Nożownicy skubani. Tak się nazywają. W pralni siedział. On coś wiedział. Czyli jeszcze musimy znaleźć karabin wyborowy w pokoju królowej. Kurde, to nie jest pokój królowej. To jest raczej pralnia. Muszę uważać, żeby przypadkiem nie stało się to, o czym mówiłem parę minut temu. Że ja tutaj sobie eksploruję. A tu pułapka. O, cześć chłopaki. It's me again. No dobra, gdzie jest broń? I gdzie jest reszta... A nie, przepraszam, wszyscy już są, wszystkie cele już są, tylko zostało jeszcze znaleźć tą broń. Czyli tak naprawdę możemy już sobie swobodnie łazić, tylko nie wdepnąć w jakąś pułapkę. Tego jeszcze w sumie nie sprawdziliśmy. Zostawimy sobie te drzwi na później. Pułapka? Nie ma pułapki. Otwieram. Muszę mieć to włączone, żeby w razie czego chłopaki mogli tą broń zabrać. Fajna rzeźba. Dobra, chyba nie z tej strony. Być może gdzieś ominęliśmy w tym pierwszym pomieszczeniu, które sprawdzaliśmy. Pierwszy pokój. Mi się tak kojarzy, że to powinno być gdzieś tu. Tak przynajmniej było ostatnim razem. Może się to oczywiście zmieniać, ale skoro cel jasno mówi, że to jest w pokoju królowej. No oczywiście, że tak. Leży pięknie snajperka. Czy to jest skaucik? No dobrze, misja zakończona. Najważniejsze funkcje update'u pokazane. Teraz czekamy, czy będziemy ocenieni w taki sposób. No nie, na pewno nie będziemy, nie będzie A+, ale może będziemy dalej energooszczędni. Może jakieś B wleci? Friendly Fire? Okej, B, może być B. Kiedy ja zrobiłem Friendly Fire? Jak strzeliłem z flesza? Z granatnika? Sami ocencie, czy to jest przydatne według was. Mało amunicji, nie można kopać drzwi. Ale jest większa szansa na to, że jak ci wylatuje jakiś przeciwnik i do ciebie strzela, a ty mu siekniesz z flesza w ryj,
to może on się podda. A jak masz broń oczywiście na ostrą amunicję, no to jedyną twoją linią obrony będzie nie strzelanie obok niego, tylko w niego, żeby cię przypadkiem nie zabił. Także no, ma to swoje plusy. Jak to powiedziałem kiedyś, są plusy dodatnie, minusy ujemne. To był update kwietniowy, znaczy marcowy, / kwietniowy do Rediorno. To zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że dodadzą kolejne mapy, które będziemy mogli sobie elegancko pozwiedzać. I może w wersji streamowanej, a nie odcinkowo. Zobaczymy, pożyjemy. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Pa, pa.